Dobra, mamy go. Toruna! Chyba się udało! Ano! Zobaczmy, co ma dla nas Dyl. O nie! Runa ochronna Frey! Zatarła się! Co teraz będzie? Idziemy dalej. Tam jest! Dotarliśmy! Chłopcze. Masz. Co to? W dniu twych narodzin zrobiłem dwa noże, mieszając metale z moich stron z tutejszymi. Jeden dla mnie, a drugi dla ciebie, gdy będziesz gotów. Dziś nadszedł ten dzień. Jestem mężczyzną? Jak ty? Nie. Jesteśmy kimś więcej niż mężczyznami. Ciąży na nas większa odpowiedzialność. A ty musisz być lepszy ode mnie. Rozumiesz? Powiedz. Tak, będę lepszy. Moc tej broni, każdej broni, pochodzi stąd. Ale musi uhartować to. Dyscyplina i samokontrola tego, kto nią włada. To stąd pochodzi prawdziwa siła wojownika. Musisz o tym pamiętać. Dobrze. Dobra, pokaż tą czarną runę. Aha. A to tylko tam jest. Chyba, że tam jest coś... Pusto. Wyryte. Nie, nie pusto. Chwila! Jest runa. O, runa! Widziałeś ją? Tak! Jesteś pewny? Tak! Zaufaj mi! Dobrze. Celuj w twarz! To będzie takie proste było. A, bo to są dwa. Z twojej lewej! Oto. Ogarniam. No, to siadam. Daj te strzały. O, te laty jakieś działają. Czekaj, ja się zaraz nauczę. Albo i nie, bo nic nie działa. Dobra, a co to wiesz na kurwie? O, ile zrobię?
siostrze. O. Nie! Kurwa. O, no ja za lepiej. Ale dla bogów to łatwizna. Zabijałem większych. Żałosny troll. Ta, zakręciłem się. Którędy do misy z piaskiem? Misa z piaskiem? To jest to skrzyneczka. Jak wybrałem się. Nie wiem. Jedziesz. Yerth. Jesteśmy tak blisko. Usiądź. Tak, trochę minie, no. Możemy sobie pogadać. Najbliższy poziom w sumie. Lemnoskie wino. Z wyspy Lemnos. Blisko miejsca mego urodzenia. Heh. Daj dziaba, nie? Lemnos. Zakres podróży. Aha. Mogę? Cuchnie jak zgniłe jaja. Nie skisło? Możliwe. No, żeś się przyssał? Zwracam ochronę, ojciec jest lepszy. Ojcze, czemu opuściłeś swoją ojczyznę? Z powodu tamtejszych bogów? Wiem, że bardzo nienawidzisz bogów, ale Tyr dowodzi, że są i dobrzy. Ty też jesteś. Są mi racja. Zabijałeś tylko złych, prawda? Tak. Tak, ale któż to może osądzić? Cicho, głowo. My możemy. Wiemy lepiej. Aha. Z każdą chwilą brzmisz bardziej jak ojciec. Gotów? Gotów. Chodź. Chyba polubię bycie bogiem. Młody, nie tak szybko. Czekaj chwilę, ja tu muszę sobie zrobić umiejętności, pokaż co ja tu mam. Ostrze właśnie. Aha. To są wszystkie nowe. Mogę wykupić w pewnym sensie.
się broń. Atreus. Aha. Dobra, czekaj, tu jeszcze mam broń. Do ostrza. Zamontujemy. Łuk. Ulepszyć. Dobra. Że tu coś mogę sobie wyciągnąć? Ulepszyć sobie coś? O, mogę. Jak mogę ulepszyć? Ja chętnie. Dobra. Czekaj, jeszcze toporek. A, za mało mam. O, ale tu mogę. Też sobie ulepszymy. Dobra, tu nic nie mogę zrobić. Chodzimy gdzie chcemy, robimy co chcemy, a teraz zobaczymy gigantów. Tak! Skoro poznaliśmy runę wiodącą do Jotunheimu, możemy wrócić do bramy na szczycie i zrobić użytek z magicznego dłuta. Nikt nie stanie nam na drodze. Ruszajmy! Uważaj, bo się dziwisz. A pewnie odnieść się diabło ten. Powiem sobie, że jestem Bogiem. Chcę zobaczyć jego minę. Nie. Mogłem ci wcześniej wyjawić prawdę. Ale teraz ty nie możesz się wygadać. Nie odczytam ich. Mówiłem, musimy wrócić z szyfrem. Kuźwa. Czemu mamy ukrywać, kim jesteśmy? Sekrety to specjalność Odyna. Nie powinniśmy być otwarci jak Tyr? Tyr też miał sekrety. Z ważnych powodów. By chronić ludzi, lepiej być dyskretnym. To nie znaczy, że trzeba kłamać znajomym albo rodzinie. Sindri z pewnością by zrozumiał i zrobił to samo. Nie przejmuj się. Co, chłopcze? Pewnie nie możesz się doczekać krainy gigantów. Ta, ale smutno mi, że podróż już się kończy. O, a co jak dotrzemy do Jotunheimu, a tam nie będzie gigantów? Dla nas to bez różnicy. Najważniejsze to spełnić życzenie twojej matki. A, nigdzie nie idźcie. Za momencik do was przyjdę. A mogę mu powiedzieć? Nie. O czym? Wsadziłeś tę zębatkę do ust? O, zwymiotuję zaraz, nie żartuję. Muszę bawia. Nie interesuj się. Sprawy rodzinne. Mogę wam wiele powiedzieć na temat rodzinnych spraw. Niech zgadnę. Twój brat nie jest tak zdolny jak ty i nie zna się na robocie. No, tak właśnie jest. Ale o co ci chodzi? O niczym innym nie mówisz. Cały czas. Albo coś z tym zrób, albo się zamknij. Rozumiem. Tak! Mamy dość słuchania o małych problemach małych ludzi! I się zaczęło. No dobrze. To co było? Przyjrzyjmy się waszemu sprzętowi.
Młody się zachowuje trochę jak taki ten. Taki gumierz, nie? Nie ręczę, że wam się spodoba. Co ty tutaj masz dla mnie? Ciekawe rzeczy. A jak mamy się na przykład, to ja chętnie poproszę. Dobra, to że mamy ulepszone. Nie mam wystarczająco srebra. Sobie. Też nie wiem, czy ja to chyba też nie. Łaskawie pozwolił sobie pomóc. Cudnie. Bez hitu. I wracamy do ciebie. No i tam z tym nie przesadzaj. Tam musi tam troszeczkę władza wdrożyła do głowy. Czyżby ogień coś podejrzewał? Nas powstrzymać? Czemu tak potraktowałeś krasnoluda? Nie masz dość słuchania o nim i jego bracie? Pewnie, ale robienie z niego wroga nic nam nie da. Powinien znać prawdę, nawet bolesną. Byłeś nieuprzejmy bez potrzeby. Prawda jest ważniejsza niż uprzejmość. Twoja matka uważała inaczej. Nie była boginią. A nie tak. Nie, to nie musi być ten, nie? Tak, mam to. Dobra. Ależ na jego miejsce opierdolił młodego i kazał mu go przeprosić. Nie. Czemu? Bo jesteś nieuprzejmy. Przecież dam radę. Czyżby? Po tym, co mówiłeś na jej temat, nie jestem pewien. Co? Że nie była boginią? Była kimś znacznie lepszym. Nie pozwolę ci jej oczerniać. Dobra. Kurwa, to ja muszę chyba odbija faktycznie. Mimir, skoro wiedziałeś, że jesteśmy bogami, to po co ta cała historia o tym, że Odin depcze nam po piętach w podróży do Jotunheimu?
Chyba łatwiej wytłumaczyć to tym, że jesteśmy zagrożeniem, które trzeba usunąć. Nie możemy tego wykluczyć, ale nieznane są ścieżki Odyna, a jego cele... Dość już o Odynie i jego głupim rodzie. Młody, kurwa, trochę kultury. Ja ci mam to tam kulturę przejadać. Nie ma. Aha. Ale ewidentnie coś chce nam przeszkodzić. Zało młody. To pewnie też robota Odyna. Pudło! Nie wiesz, nie dwa. Według ciebie i mamy wszyscy bogowie są źli. Ale to nieprawda. Tyr nie był. Ani Freja. Tylko Asowie są złymi bogami. I wiesz co? Odyn ma rację. Jesteśmy zagrożeniem. Bo wiemy, jacy są i możemy ich pokonać. No, może nie wszystkich. Póki co. Magni robił, co mógł, ale przegrał. Nie są od nas lepsi. I pożałują tego, że z nami zadarli. Dobra. Thor obwinił mnie. Mnie. Za to, co zrobiłeś Magniemu. Własny ojciec nazwał mnie tchórzem. I chyba dał ci niezłe manto. Zjeżdżaj. Albo od nas też dostaniesz. Zabiję cię. Nie. Zostaw go. I tak już po nim. Zapłaci za to, co mówił o mamie. Mówię nie. Jesteśmy bogami. Możemy robić, co chcemy. No nie, tak nie działa. To samo rzekłem twojej matce, zanim się nią zająłem. Co ty robisz? Ten nóż jest lepszy od noża mamy. Zabiłeś wbrew mojej woli. Straciłeś panowanie. Przecież sam uczysz mnie zabijać. Pokazuję ci tylko, jak przetrwać. Jesteśmy bogami. Wielu chce nas zgładzić. Pamiętaj, że jesteś naznaczony. Zawsze będziesz. Uczę cię zabijać, to prawda. Ale tylko w obronie własnej. Nigdy dla satysfakcji. Przecież on i tak nikogo nie obchodził. Co to zmienia? Zabicie Boga zawsze ma konsekwencje! Jakie? Skąd to wiesz? Skąd to wiesz? Bo zabił połowę Boga. Na słowa, chłopcze. Zostaw mnie. Ach, młody, ja wyrżnąłem połowę tego, połowę Olimpu, jak nie wszystkich zresztą chyba. Więc wiem, co to są konsekwencje przez zabicie Boże. Za tobą, bracie!
Zachowaj czujność, chłopcze. Jeśli Modi nas znalazł, Baldur musi być blisko. Dobrze, mam mu wiele do powiedzenia. Nic mu nie powiesz. Zostawisz go mnie. Żebyś go zabił. Bo tak się rozprawiasz z wrogami, tak? Bo on zrobiłby to samo. Zrobię to, co uznam za konieczne. A ja ci pomogę. Nie. Czekaj. Zajmę się tym! Chłopcze! No bardzo ładnie. Nie! Właśnie tam dalej w drogę, to zobaczysz! Siemu, kurwa, w tym głowie poprzewracało, widzę. A, to tu. Musimy znaleźć nową drogę. O swoim szkoleniu? O, mówisz do mnie? Myślałem, że mam zważać na słowa. Spany. Kurwa, to przejście to są... I czekaj. A może to nie jest przejść dalej. A no właśnie. Myślałem, że coś pokona zarośla Hel. Słuchasz moich lekcji. Robię wszystko, czego żądasz i chcę tylko poznać prawdę. Skąd te ogniste ostrza? Czemu je ukryłeś? Mówiłeś, że zabicie Boga ma konsekwencje. Zabiłeś nimi jakiegoś? Żeby to tylko jednego. Kogo jeszcze zabiłeś przed Magnim? Ilu bogów? Wszystkich z Olimpu. Słyszysz mnie? Słyszę. Ale nie zamierzam o tym rozmawiać. Nie denerwuj mnie. Dobra. Wiesz co, Mimirze? Wiem już wszystko, co chciałem wiedzieć. Nie zostało mi nic do odkrycia. Aha. Gratulacje. Może posiedzisz. Że tam dużo jeszcze treningów samokontroli. To na pewno.
chłopcze! Co to? Ama. Ula. No jest ula. Dobra, odstanie. No to lód. Chłopcze, tutaj. Nieważne. Chodźmy tędy! Na nich! Jesteśmy bogami! Zaczekaj. No debil. Okay. Czekaj. Ja bym poczekał, co się robi. Kurwa. Czyli to trzeba... Dobry timing zrobić. I poszło. Dobra, no to tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek i zaczniemy od nowej tury.